Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl i dziś zapraszam na krótki wideo przegląd prosto z premiery HTC U12+. I oto mamy już pachnącego świeżością i nowością HTC U12+, w dłoniach. Jak widzicie, w stylizacji smartfonu względem poprzednika nie zaszły jakieś mocno rewolucyjne zmiany. Wciąż mamy obudowę opartą o metalową ramkę z dwoma taflami szkła. Z przodu jest to Gorilla Glass 5. Z tyłu nieoficjalnie dowiedziałem się, że Gorilla Glass 3. Obudowa jest wodoszczelna zgodnie z certyfikatem IP68, a jej wymiary to 156,6 na 73,9 na maksymalnie 9,7 mm w najgrubszym miejscu. Obudowa występuje w trzech wersjach kolorystycznych. W klasycznej czarnej w mocno wyróżniającej się, bardzo efektownej, czerwonej, mieniącej się różnymi kolorami aż po zieleń i w równie efektownej wersji z półprzezroczystymi pleckami uwidaczniającymi część konstrukcji wewnętrznej. Ten kolor wpada lekko w granat. Waga telefonu to 188 gram. Z nowości na obudowie zauważymy zupełnie inny kształt przycisków. Przyciski te są teraz elektroniczne, już nie są mechaniczne. Są raczej dotykowe z feedbackiem yy, dawanym przez mechanizm wibracji. Ich zastosowanie było podyktowane m.in. troską o, o wodoszczelność urządzenia, a także o wytrzymałość ramki nośnej, w której wyeliminowano po prostu miejsce, w którym mogłaby się yy, zgiąć. HTC U12 Plus ma sześciocalowy wyświetlacz o rozdzielczości QHD i współczynniku zagęszczenia pikseli 537 ppi. Ekran jest wykonany w technologii Super LCD 6 wspiera technologię HDR10 oraz funkcję Smart Display, czyli wyświetlanie powiadomień na zablokowanym ekranie. Proporcje wyświetlacza to oczywiście 18 na 9. Sercem telefonu jest. Procesor Snapdragon 845 wspierany przez 6 GB pamięci operacyjnej. Pamięć nadane ma z kolei 64 GB i można ją powiększyć kartą microSD o maksymalnej pojemności 2TB, pod warunkiem, że oczywiście takie karty już będą na rynku. Co ważne, kartę można sformatować zarówno jako pamięć wewnętrzną, jak też jako nośnik wymienny, czyli tradycyjnie. Dowiedziałem się, że możliwe jest również wprowadzenie wersji z pamięcią 128 GB. ale na razie nie jest to oficjalnie komunikowane. Podobnie nie ma jasności, czy będzie u nas dostępna zarówno wersja dual SIM, jak i single SIM. Na razie wiemy o dual SIMowej, a single SIM, no cóż, póki co wiemy, że będzie, ale czy będzie dostępna w Polsce, okaże się później. To już dla porządku od razu dodam, że slot, oczywiście hybrydowy, niestety. HTC U12 Plus pracuje w oparciu o system Android 8.0 Oreo z nakładką HTC Sens oczywiście. Planowana jest aktualizacja do Androida P, ale na razie yy, nie określono jej terminu. Pamiętacie, interfejs obsługiwany przez ściskanie obudowy, taki jaki zadebiutował w HTC U11? W HTC U12 jest ten interfejs, oczywiście, ale w zmodernizowanej wersji, czyli nazywa się teraz Edge Sense 2. Teraz poza standardowymi gestami ściskania, możemy również wywołać. Poprzez ściśnięcie, dodatkowy panel ze skrótami na wyświetlaczu, taki znajdujący się w zasięgu kciuka, ma formę półkola. Możemy tam pododawać skróty do rzeczy, które są nam najpotrzebniejsze, a potem po prostu obsługiwać wszystko wygodnie kciukiem. Faktycznie jest to dość poręczne, chociaż no, wymaga przyzwyczajenia, jak każda z nowych funkcji nie występujących w innych smartfonach. Naturalnie działają znane już wcześniej gesty, czyli pojedyncze ściśnięcie, czy też podwójne ściśnięcie, tudzież ściśnięcie i przytrzymanie i każdemu z nich możemy przypisać jakieś funkcje, te, które w danym momencie będą nam najpotrzebniejsze. Ja zwróciłbym uwagę, że pojawiają się jeszcze dwie nowe, fajne rzeczy. Pierwsza nazywa się Smart Dim i sprawia, że wyświetlacz nie będzie wygaszał się tak długo, jak będziemy patrzeć na telefon. Z kolei druga funkcja nazywa się Smart Rotate. Czyli możemy mieć na stałe włączoną, automatyczną rotację wyświetlacza, rotację interfejsu, a telefon sam będzie wykrywał, czy faktycznie chcemy ten ekran obrócić, czy może jednak po prostu wykonaliśmy taki niezamierzony ruch telefonem i pozostawi wyświetlacz dotychczasowej orientacji. Bardzo fajna funkcja i powiem szczerze, że tego mi dotąd brakowało w smartfonach. W 12 Plus nie zabrakło również tych takich bardziej tradycyjnych gestów, jak chociażby wyciszanie sygnału poprzez obrócenie telefonu. Nie mogło też zabraknąć porządnego nagłośnienia. Mamy tutaj oczywiście technologię Usonic z aktywną redukcją szumów i dedykowanymi słuchawkami. Te słuchawki dostosowują brzmienie do możliwości naszych uszu. Robią to oczywiście automatycznie poprzez specjalną pozycję w menu. Mamy również porządne głośniki Boom Sound, z których yy, słyną smartfony HTC. Tu część obudowy jest wykorzystywana jako pudło rezonansowe, i producent podkreślił, że nowy HTC gra nie tylko głośno, ale również czysto. No to dopiero sprawdzimy, ale rzeczywiście mogę już w tej chwili powiedzieć, że głośniki są mocne. Mamy tu chyba wszystkie niezbędne moduły łącznościowe. Jest dwuzakresowe Wi-Fi, jest oczywiście LTE aż do kategorii 18. Mamy lokalizację GPS GLONASS Galileo i Baidu. Mamy Bluetooth 5.0. Jest oczywiście też NFC. No i port USB-C. Nie ma mini jacka. No i niestety nie ma również bezprzewodowego ładowania. A skoro już jesteśmy przy ładowaniu to akumulator ma pojemność 3500 mAh. Oczywiście zaawansowane, rozbudowane funkcje wspomagające oszczędzanie energii i szybkie ładowanie w trybie Quick Charge 3.0. Bezpieczeństwa telefonu strzeże natomiast czytnik linii papilarnych ulokowany na tylnej ściance, względnie układ rozpoznawania twarzy wspierany przez przedni aparat fotograficzny. Rzeczony aparat jest podwójny. Tworzą go dwie 8-megapikselowe matryce, Obie skryte za obiektywami o świetle 2,0. Obiektywy mają dosyć szeroki kąt widzenia, 84 stopnie. I dzięki temu, że są dwa, to mamy tutaj rzeczywiście fajnie działające rozmywanie tła. Nie zabrakło też dodatków w rodzaju panoramicznego selfie, czy, czy doświetlania fotografowanej osoby za pomocą rozbłysku ekranu telefonu. Skoro przedni aparat jest podwójny, no to tylny. Nie mógł być pojedynczy, też jest podwójny. Mamy tutaj technologię Ultra Pixel i matryce o rozdzielczości 12 i 16 megapikseli. Ta pierwsza jest za obiektywem szerokokątnym o świetle 1.75. A druga matryca ta 16 megapikselowa skrywa się za teleobiektywem o przysłonie 2.6. Aparat ten poza rozmywaniem tła ma również możliwość uzyskiwania bezstratnego zoomu do dwóch razy. Połączenie sił zoomu cyfrowego z zoomem bezstratnym, czyli tym z teleobiektywu, daje razem zbliżenie do 10 razy. Mamy też oczywiście optyczną stabilizację obrazów, a jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, to możemy nagrywać maksymalnie. W 4K i 60 klatkach na sekundę. Yy, mamy również możliwość nagrywania w zwolnionym tempie, w 240 klatkach. Podczas nagrywania filmu wykorzystywane są aż 4 mikrofony. Dzięki temu mamy tutaj do dyspozycji funkcję podbijania dźwięku, a także zoomu dźwiękowego, czyli kiedy przybliżamy obraz na ekranie, dźwięk również przybliża się wraz z nim. Telefon koncentruje się na obiekcie, do którego zoomujemy. A, żeby było jeszcze weselej, to mamy tutaj zoom automatyczny, czyli filmując, po prostu przesuwamy palcem po ekranie i telefon sam wykonuje zbliżenie w odpowiednim tempie, równomiernym, tak jak my byśmy tego nigdy palcami po ekranie nie byli w stanie zrobić. Telefon po prostu zrobi to za nas i da to taki fajny, można powiedzieć, trochę filmowy, kinowy efekt. A żeby nie było, przednim aparatem też można nagrywać filmy, no ale to już zwyczajnie w Full HD. HTC U12 już na dniach będzie w sklepach, a jego cena to 3499 zł. A jeżeli zastanawiacie się, gdzie jest zwykły HTC U12 bez plusa, to już Wam mówię, nie ma go i nie będzie. W zeszłym roku było tak, że HTC najpierw pokazało nam flagowy model U11, a później w drugiej połowie roku jeszcze bardziej flagowy U11+. W tym roku od razu zaczynają od U12, czyli chyba dają nam do zrozumienia, że już bardziej flagowego smartfonu w tym roku nie będzie. Ale kto ich tam wie? Pamiętajmy, że czeka nas jeszcze Exodus, tajemniczy, superbezpieczny smartfon HTC oparty o technologię blockchain. Na razie na jego temat praktycznie nic nie wiemy, poza tym, że istnieje, ale podobno ma się ukazać jeszcze w tym roku. No nic, pożyjemy, zobaczymy. I to na razie wszystko, co wiemy na temat HTC U12. Zapraszam oczywiście na kolejne filmy i do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia. Cześć.